Nad Polską nadal wiszą gęste chmury, temperatura także jest niska. Dziś, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju, będziemy mogli odczuć arktyczne powietrze. Szczegóły prognozy pogody przed nami, Marta Peda, zapraszam. Przez cały dzień dość liczne chmury będą przeplatać się ze słońcem. Najwięcej promieni będzie na Mazurach oraz na Mazowszu, na Podkarpaciu oraz także w Małopolsce. Przed południem popada w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Pomorzu. Później opady przesuną się także na Kujawy i do centrum kraju. Na termometrach od 8-9 stopni na wschodzie do 14-16 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr powieje z północnego zachodu z umiarkowaną siłą, a ciśnienie około południa wyniesie 1017 hektopaskali. A jutro przez cały dzień popada tylko na południu kraju, a z rana także w centrum. Najcieplejsze powietrze pojawi się na zachodzie kraju do 17 stopni, na wschodzie poniżej 10 stopni. Życzę Państwu dobrego dnia i zapraszam na kolejne wydanie prognozy pogody. Do zobaczenia.